Od jakiegoś czasu przy naszej parafii trwa remont ulicy. Zobaczcie, jak to wygląda. Druga niedziela Adwentu przynosi tekst pełny nadziei. Księga proroka Izajasza przenosi nas w zupełnie inną rzeczywistość, inną od tej, która w czołówce była przedstawiona, gdy chodzi o naszą parafialną drogę, to znaczy drogę przy parafii. Moi drodzy, jesteśmy czasem w takiej rzeczywistości rozkopanej drogi. Zastanawiamy się, jak to życie przeżyć, jak to wszystko posklejać i czytamy w Izajaszu niesamowite rzeczy. Proponuję cały ten tekst przeczytać na spokojnie, on się pokaże z tyłu na koniec naszego odcinka, ale możemy czytać: dodajcie siły osłabionym rękom, wzmocnijcie uginające się kolana, bądźcie mocni, nie bójcie się, to mówcie. Chromy skoczy jak jeleń, język niemego krzyknie radośnie, bo wytrusną źródła wód na pustyni. Będzie droga, którą nazwał drogą świętą, będzie droga bita, niesamowita. Ten tekst jest pełny nadziei, nie będzie tam lwa, nie wstąpi na tą drogę drapieżnik, nie znajdzie się tam ten drapieżnik, pójdą tą drogą wyzwoleni. Tak sobie myślę czasem, że my bardzo tęsknimy za tym, żeby nasze życie było poukładane. I patrząc na tą drogę, na te remonty, stwierdziłem, że to jest niekończąca się tragedia. Często nasze życie jest właśnie tak poukładane, że cały czas je remontujemy, cały czas je układamy, chcemy, żeby było cudownie, a tak, moi drodzy, nigdy nie będzie. Zawsze będzie coś. I dlatego myślę, że Pan Bóg daje nam niesamowitą perspektywę nieba, które będzie idealne, ale jest to tylko możliwe właśnie w niebie. Jeśli żylibyśmy bez nadziei, jeśli ja bym nie wierzył w to, że ta droga, którą teraz remontują, będzie idealnie zrobiona, to myślę, że mógłbym się tutaj załamać. Cały czas brudno, cały czas tragedia, nie można dojechać. Jeżeli tak ma wyglądać życie człowieka, a niestety trochę tak wygląda, że jest to ciągły, niekończący się remont i miałbym żyć bez nadziei na to, że będzie cudownie w Bożej perspektywie, to myślę, że można się załamać, siąść na tej drodze i płakać. Dlatego ten tekst Izajasza dzisiaj daje nam dużo nadziei i tej nadziei życzę Tobie i sobie, żebyśmy tą nadzieją żyli każdego dnia w czasie Adwentu, bo już druga świeca płonie na wieńcu. Wszystkiego dobrego, zostańcie z Bogiem.